What do we get when we add Heidi Klum to Muhammad Ali? A box model. Cześć, tu Roman, witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Wybaczcie mi tego suchara po angielsku, ale ten odcinek chciałbym przetłumaczyć i dodać do niego napisy, więc pozwoliłem sobie zrobić suchara właśnie po angielsku, bo tłumaczenie tych polskich, dodawanie do nich napisów to się chyba nie może udać po prostu. Dlatego taki zabieg. Jestem w rejonie Rzeszów, w Pradze. Jest tutaj niesamowicie pięknie. Zobaczcie, jak to jest ładnie na maksa. Jest piękny kościół, człowiek na koniu w oddali. Jest tutaj super, to jest blisko centrum, ale jednak nie ma już tych tłumów turystów, jest pełno pubów, a co najważniejsze, właśnie tam, gdzie jest ten gość na koniu, czy to widać w ogóle, za tym gościem na koniu jest Forum Karlin, jeszcze kawałek dalej. Forum Karlin odbywa się właśnie ReactInfConf, przed nami drugi dzień tej imprezy. Wczoraj zrobiłem sobie taki dzień bez kamery, chciałem trochę też z tego skorzystać. Natomiast dzisiaj pokażę Wam, jak ta konferencja wygląda, bo bezapelacyjnie to jest najlepsza konferencja, na jakiej byłem. Największa pompa, najlepsze żarcie, co w sumie jest ważne. I też najlepsi prelegenci, jakich widziałem. No tam są słaby, tam nie wiem, Brian Holt, Sean Larkin, Kyle Matthews, naprawdę jest ich sporo. Zresztą do tych dwóch ostatnich mam pytania, które chciałbym im zadać, więc od rana mają prelekcje, może uda mi się z nimi złapać. Nie ma co tutaj gadać na tym balkonie, zwłaszcza, że strasznie piździ. Lecimy na Forum Karlin. Jesteśmy już prawie na miejscu. Strasznie dzisiaj piździ. Wczoraj było chyba 7 stopni, dzisiaj jest minus 1. Zaraz mi ręka odpadnie, zwłaszcza, że muszę nieść tego gimbala. Ale na szczęście mam jakieś 100 metrów jeszcze tylko. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda tegoroczny ReactiveConf. Lecimy. Jesteśmy już po prezentacji Kyle'a. Kyle właśnie robi sobie notatki z prezentacji. Ja mam chwilę, żeby nagrać wstęp. Jestem super zdenerwowany. Spotykanie kogoś, kogo uważam za takiego osobistego bohatera, to jest naprawdę ekscytująca sprawa, ale też przy okazji się super stresuję. Więc czekam po prostu na Kyle'a i zaraz przeprowadzimy krótki wywiad. Mam do niego kilka pytań, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Także stay tuned. So we have Kyle Matthews here, ladies and gentlemen. Hi. Thank you for all what you're doing with Gatsby and starting the Gatsby, and huge shout out to your team and yourself. I'm really a huge fan of this technology because it's so powerful and it makes the creation of the website so simple and so fast. But I wanted to ask you a couple of questions about Gatsby, because it started as a static site generator, and the term stick to it, but actually it's, I think it's more like PWA generator, because you have the capabilities, for example, of dynamically fetching the content and putting it on your website, so it's not so static anymore. Yeah. We picked the term like static site generator just to be approachable, I guess. You know, it's like people had a, you know, pretty good sense of what that was, and like Gatsby fits within that. But you can really think of it as kind of like a V2 of static site generators. That it's like, okay, yeah, you have all the benefits of, you know, deploying static files. Like your entire site is just a set of files, which makes it like really simple, really fast. But, you know, we add in all the capabilities of kind of front-end apps, you know, client-side apps in React. So the distinction between the React or the Create React app and the Gatsby becomes a bit foggy right now, because the Gatsby has almost the same capabilities of the Create React app, and also it gives a lot of on top of it, like the prefetching and making your website really fast. And you have a CLI, and the Create React app doesn't, so it's a huge benefit for developers. So my question is,
Is there some kind of distinction, maybe a boundary, when you say, hey, this is not for Gatsby, it should be done in React? Not really. I mean, we think of like Create React App and Gatsby. The relationship is like, Gatsby's like kind of like Create React App plus plus, you know? It's the actual config, I mean, like Gatsby and Create React App, we actually copy a lot of configuration back and forth from each other. So if you look at the underlying Webpack configuration, Babel setup, we've both borrowed a lot from each other's projects. And so they're actually almost identical in then that sense. But if you look at what Gatsby does, it does like far more. So it has the kind of the build time SSR. Yeah. It has a lot of kind of runtime performance enhancements, like prefetching and so forth, that you don't get with Create React App. Like Create React App is pretty simple, which is like nice sometimes. Like you want to have complete control, and like the tool doesn't have any assumptions. But you know, Gatsby, by opting a little bit into kind of the Gatsby model, you get like a ton of benefits from that. Okay. Yeah, so that makes sense. So actually there's no, so you can do anything with Gatsby right now, right? Yeah, like if Gatsby is just React. So, you know, if you can do something in React, you can do it with Gatsby. People ask us this, you know, all the time, like, oh, how do I do X or Y or Z, you know, with Gatsby? And we're like, well, how would you do that with React? And they're like, oh, this way. And they're like, we'll just do that, you know. What Gatsby adds is, you know, the performance enhancements, like the GraphQL data layer, so if you want to like pull in data from somewhere. But past that, you know, it's just React code that you're writing, and right. It's just React that's running in the client. Okay, thank you. So yeah. That's all of my questions. I was just curious about it. Mm-hmm. We have 33,000 developers listening right now. So if you have anything to say, maybe what you're up to with Gatsby, maybe some next steps, mm-hmm. anything that you like to announce, feel free. Yeah. I mean, we have huge plans. We have a really strong kind of OSS team that has huge ambitions for making Gatsby's developer experience, site performance, you know, the scalability of the builds better and better. And so we're really excited to just keep pumping out new features. Okay, Kyle, thank you so much. It was a pleasure to meet you. Yeah, pleasure to meet you as well. Ja teraz czekam na prelekcję Shona Larkina i podobnie jak z Kylem chcę po prostu go zaczepić zaraz po prezentacji, żeby chwilę z nim pogadać, zobaczymy czy mi się to uda. A tymczasem po prostu sobie czekamy, wypijemy jakąś kawę, jest mega przyjemnie. W ogóle super i w ogóle, że to jest w Pradze, a Praga jest tak piękna, to wszystko się tak super zgrywa, także mega dobra impreza. Jesteśmy już po prezentacji Shona i Johannesa. Udało mi się ich szybko złapać pod sceną, więc zaraz zrobimy wywiad o Webpacku. Wypytam ich trochę. Myślę, że to jest jedno z takich narzędzi, które dość mocno onieśmiela deweloperów, więc może chłopaki będą mieli jakąś radę, co robić, żeby poczuć się trochę pewniej w Webpacku. We have Sean and Johannes here. Thank you guys for a very, it's awesome presentation, very funny. It was about tips how to get better in configuring the Webpack. But I have a question about Webpack itself, and maybe it's more for like beginners, because I think that Webpack can become very intimidating tool very fast, especially when you're new to the business. And maybe you have some kind of advices, tips, how to become more confident with configuring the Webpack and learning the ways of doing it right. Cool. Who wants to start? I would say start with no config. So yes. Like even though you may have a React application or whatever that you have to create, start with a zero config and use our Webpack defaults to understand what the bundler does, you know, what its purpose is, right? So to bundle modules, to create an output, take a look at what the output is, like just start with nothing first. And then build your way up into something that's more serious, or even as an opportunity for you to learn, and then you can go and step into actual real projects and have a bit more confidence. Yeah. So the worst way to do is to either do create React App and then eject, and then
get crazy about the configuration, or right. to go to Stack Overflow and copy a Webpack 1 configuration and wonder how it doesn't work. So that's what a lot of people do, and it's not the right approach. You should start with no configuration. Yeah, totally. I totally agree. So first, you need to learn the Webpack before you actually work with it, right? So don't go into ejected Create React app. Yeah. First, learn the Webpack, right? Otherwise, you get lost. Understand the concepts, right? Yeah. Or what its main purpose is. And you can do that just by starting with nothing and using it for the first time. All right. Yeah. I think you also have like a course for... I do have a course, but I don't like to sell it. I feel dirty selling my own course. We have a front-end master's course for Webpack awesome. That I've done. And I've gotten a lot of positive commentary about it. So if you think it's worth the investment, then I would urge you to go do it. Are they up to date? Because we have 4 right now, and the 5th is soon to announce, right? Everything that you would cover in at least the first 2 courses are up to date. All so right. it transcends version. Okay. And speaking of the 5, when is the release date? Do you have some deadline in mind? In the words of Tobias, when it's ready. Okay. we are always quality over date. Okay. So it's really important for us, especially as a tool that's used by literally almost every new application that gets created for the web, almost every single framework that developers use today, that it is as stable as possible when we release a new major version. So for us, quality is what matters most. We had a really long alpha period this time when we just got to beta. So the best thing that you can do is actually go try it out today, report bugs in your existing apps to make sure, that's actually going to make Webpack come faster. So we just entered the beta phase, right? Yep, and I think 2 weeks ago. And it means that we won't add new features anymore. And breaking only, features. Yeah, breaking features. Speaking of the breaking features, how much effort will it take to, to transfer from configuration of Webpack 4 to Webpack 5? So one of the things that we really focused on this from 4 to 5 was making sure that we're extremely organized in how we teach people to migrate from major versions. So every PR that contains a breaking change also automatically creates a documentation issue to add into our migration guide. And only until the migration guide and the documentation is complete will we release Webpack 5. Okay. So. Guys, thank you for the interview. It was a pleasure to meet you. Of course. Have a great day. Do you enjoy Prague? And sure. The conference? It's incredible. Prague. Yeah. I love Prague. I love the city. So good. Awesome. Okay, thank food. You so much. The food is so good. And the beer. And the beer. It's so good. Thank you, guys. Yes, thank Have you very day. Much. You too. Dobra, wywiad z Seanem i Johannesem zaliczony. To byli goście, z którymi naprawdę chciałem zrobić wywiad, bo uważam, że faktycznie Webpack jest takim narzędziem, które każdy deweloper powinien znać i potrafić je obsługiwać. A nie każdy dobrze sobie z tym radzi. Ja jestem jednym z tych deweloperów, ciągle się go uczę i często Webpack potrafi mnie nieźle zaskoczyć. Co zresztą, jak ktoś ogląda mojego Insta, no to może po prostu to oglądać, że tak powiem, real life examples, jak to wszystko wygląda. Wywiady z ludźmi, z którymi chciałem zrobić wywiad, mam już za sobą, także super. Teraz myślę, że chwilę sobie gdzieś tam pochillujemy, połazimy trochę po tym centrum konferencyjnym. Może pójdziemy na górę, bo jest jeszcze druga scena, która się nazywa Discovery Stage i tam są takie bardziej hardkorowe speech'e, prezentacje, takie bardziej zaawansowane, więc myślę, że też warto tam pójść sobie posłuchać o czymś trudniejszym, także lecimy, zobaczymy, co tam się dzieje. No i to już na tyle, jeśli chodzi o ReactiveConf. Za nami 2 dni naprawdę zajebistej imprezy. Moim zdaniem to jest najlepsza konferencja, na jakiej byłem do tej pory. Jestem pod ogromnym wrażeniem, a możliwość spotkania osobiście i porozmawiania praktycznie face to face z moimi osobistymi bohaterami, czyli z Seanem Larkinem, z Kylem Matthewsem, z Brianem Holtem, to było po prostu coś niesamowitego. Jestem na maksa podjarany. Jeszcze raz wielkie dzięki za zaproszenie organizatorom ReactiveConf. Ogromny szacun dla Was za to, że zrobiliście tak świetną imprezę w tak niesamowitym mieście jak Praga. Mamy jeszcze chwilkę czasu, mamy jeszcze tak końcówkę popołudnia, żeby właśnie przejść się na miasto. Wczoraj byliśmy na Moście Karola, a dzisiaj idziemy do Muzeum Maszyn Seksu. Zobaczymy, jak będzie.
tego wszystkiego zapomniałem się z wami pożegnać. Oczywiście wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli byliście na ReactiveCon, zostawcie komentarz, jak wam się podobało na tej imprezie. Jeśli nie, dajcie znać, co myślicie o odcinku, o wywiadach, o co wy byście zapytali gości, z którymi ja gadałem. Wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka. Na razie. Du habit dort die ganze Woche, mein feines Liebchen, nichts gesehen. Sean, wrong stage, sorry. Sorry. Okay. Good point.